były wysiedlenia ludzi za niegodne dla nich pieniądze, były konflikty tak naprawdę. A ile osób zostało wywłaszczonych przy tym projekcie? Jest pan w stanie powiedzieć? Nie, nie jest, nie mam tych danych. Więc... Bo żadna jeszcze osoba nie została wywłaszczona. Ale ja rozumiem, że może tak być, tylko proszę pamiętać, że jak były... Nie, to chyba nie warto mówić, że są wywłaszczone osoby, skoro jeszcze nikt nie został wywłaszczony. Ale chciałbym... To może uściślimy fakty. W tym projekcie, jak do tej pory, jeszcze nikt nie został wywłaszczony. 1300 hektarów, które zostały kupione pod budowę samego lotniska, były zakupione w programie dobrowolnych nabyć. Po raz pierwszy taki program został uruchomiony, więc te osoby, które sprzedawały swój majątek, swój dom, swoją ziemię, sprzedawały to absolutnie dobrowolnie.